Cześć, piąte zadanie od Wojtka w ramach odmowy w korepetycji. Piąte zadanie jest takie: podstawa trójkąta ABC ma długość 12, kąty przy podstawie mają długość 45 i 30 stopni. Trzeba wyliczyć pole obwodu tego trójkąta i taki trójkąt sobie tu narysowałem. Zanim jednak zacznę rozwiązywać to zadanie, mam do Ciebie jedną wielką prośbę. Wejdź na naszego fanpage'a Matematyka z Pasją, tam jest konkurs. Konkurs jest dla Was, są trzy zadania zrobione, można wygrać kilka fajnych nagród, piórniki. Takie koszulki jak na przykład ta z Matematyką z Pasją, smycze, długopisy, ołówki i inne takie rzeczy. Jedno co trzeba zrobić to wejść tam, zalogować, znaczy wejść na fanpage'a, zrobić zadania, wysłać nam na maila i polubić naszego fanpage'a i to jest cała filozofia, tak? No więc także zapraszam. Dobra, wracamy do zadania. Jeden kąt ma miarę 45 stopni, to jest oczywiście ten bardziej ostry niż ten mniej ostry, czyli to jest tu. Drugi kąt będzie miał miarę 30 stopni, czyli on będzie tu. Oczywiście ta czerwona krecha, która tutaj jest, to jest wysokość tego trójkąta, która jest oczywiście pod kątem prostym. Czyli wynika z tego, że jeżeli tu jest 45 stopni, tu jest kąt prosty, to tu również będzie 45 stopni. Okay? Natomiast jeżeli tu jest 30, a tu jest kąt prosty, to tu wyjdzie 60 stopni. Tak, bo suma kątów w trójkącie musi wyjść 180, więc jak najbardziej się to zgadza. I teraz tak. Tu będzie potrzebne nam troszkę informacji na temat trójkątów 45, 45, 90 oraz 30, 60, 90, ponieważ musimy wiedzieć, że w trójkątach 30, 60, 90 przeciwprostokątna ma 2a, ten bok ma a, a to co leży przy 30 stopniach to jest a pierwiastków z 3. Ok? Natomiast w trójkątach 45, 45 kąt prosty, no jeżeli to już mam oznaczone jako A, to tu również jest A, a przekątna, tak, czy też przeciwprostokątna, przekątna tutaj kwadratu jakby, a przeciwprostokątna ma A pierwiastków z 2. Ok? Czyli to wiemy. I teraz co my mamy policzyć? Oblicz pole i obwód tego trójkąta, przy czym wiemy, że podstawa trójkąta ABC ma długość 12, czyli to plus to, to jest 12. No to piszemy. A plus A pierwiastków z 3 równa się 12. Jak to policzyć? Ano tu trzeba wyciągnąć najpierw A przed nawias, czyli będzie 1 plus pierwiastek z 3 równa się 12. Podzielimy sobie przez to, co stoi przy niewiadomej, a więc przez 1 plus pierwiastek z 3. Czyli tu zostaje A, a tu zostaje 12 przez 1 plus pierwiastek z 3. No nie wygląda to najładniej. Ale oczywiście możemy to pozbyć się tych pierwiastków w mianowniku, czyli usunąć niewymierność z mianownika, mnożąc tą całą liczbę przez sprzężoną liczbę do mianownika, czyli przez 1 minus pierwiastek z 3, 1 minus pierwiastek z 3, tak? Mnożymy przez sprzężenie, czyli przez liczbę, jeżeli tu jest 1 plus pierwiastek z 3, to mnożymy z minusem. Jakby tu był minus, to byśmy mnożyli z plusem, ok? Czyli nasze a jest równe. 12 razy 1 to jest nic innego jak 12. 12 razy pierwiastek z 3, no to jest oczywiście 12 pierwiastków z 3. I tu jest wzór skróconego mnożenia. A plus B razy A minus B to jest A kwadrat minus B kwadrat, czyli mamy pierwszą współrzędną do kwadratu, czyli 1 do kwadratu, minus pierwiastek z 3 do kwadratu to jest oczywiście 3. Czyli na górze zostaje 12 minus 12 pierwiastków z 3. A na dole zostaje 1 minus 3, czyli po prostu zostanie minus 2. Czyli ostatecznie będziemy mieli tak. 12 podzielić przez minus 2 to jest minus 6. A minus 12 podzielić przez minus 2 to jest 6. I ten pierwiastek z 3 przepiszę z przodu. Tyle wynosi nasze a. Ok? Czyli wiemy, ja to tu napiszę, że nasze a równa się 6 pierwiastków z 3 minus 6. Dobra. To jeżeli już teraz wiemy, że to a tyle wynosi, to oczywiście możemy i obwód policzyć, i pole. Może zacznijmy od pola, bo będzie ciekawiej. Czyli pole równa się oczywiście 1 druga razy podstawa. I teraz co to jest podstawa? To jest a plus a pierwiastków z 3, tak? Czyli to jest a plus a pierwiastków z 3. No i razy nasza wysokość, czyli a. Ale przypominam, że to a plus a pierwiastków z 3 to nic innego jak nasze 12, bo ta podstawa miała właśnie wynosić 12. Zgadza się? Czyli nasze pole równa się 1 druga razy, to
to a plus a pierwiastków z 3 to jest właśnie ta podstawa, czyli nasza dwunastka, no i razy nasze a, czyli to 6 pierwiastków z 3 minus 6. 1 druga razy 12 to jest oczywiście 6, 6 razy 6 to jest 36 pierwiastków z 3, minus 6 razy minus 6 to jest minus 36 i dzięki temu mamy policzone nasze pole. Został nam jeszcze obwód do policzenia, czyli OBW równa się. Znowu, tu piszę, że to jest oczywiście z automatu 12 plus 2A, czyli ta, czyli to jest 2 razy to, czyli mamy 2 razy 6 pierwiastków z 3, to jest 12 pierwiastków z 3, 2 razy minus 6 to jest minus 12, więc to nam się przy okazji bardzo ładnie skróci. No i jeszcze razy to, plus A razy pierwiastek z 2, czyli 6 pierwiastków z 3 razy pierwiastek z 2 to jest 6 pierwiastków z 6 i minus 6 razy pierwiastek z 2 to jest minus 6 pierwiastków z 2, czyli ostatecznie obwód wynosi 12 pierwiastków z 3 plus 6 pierwiastków z 6 minus 6 pierwiastków z 2 i to kończy nasze zadanie. Dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnych zadań oraz naszego fanpage'a i łapki w górę zawsze mile widziane. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.